W międzyczasie, kiedy trwała rozmowa z trenerem Walickim, konie zeszły z padoku już na tor. Wchodzą w tej chwili po prostej. Dystans tego wyścigu jest 2200 metrów, a będzie to klasyczna nagroda Krasne. Pobiegną w niej 3-letnie i 4-letnie klacze pełnej krwi angielskiej. Zwycięzcom będą wręczane nagrody honorowe. Z numerem pierwszym pobiegnie Sachariada. Jest to klacz wyhodowana w Kozienicach po ogierze Moving Dream od Sacharyny. Trenuje ją Józef Siwonia w stajni Taran, a pojedzie na niej Rumen Panczew. Z numerem czwartym pobiegnie długodystansowa Francja. Klacz wyhodowana w prywatnej stadninie Olsena w Ostrobrzegu. Jej ojciec jest z Dixieland i matką klacz F-True. Klacz ten trenuje Piotr Czarniecki w stajni Olsena. Pojedzie na niej Amazonka Katarzyna Szymczuk. Z numerem szóstym pobiegnie Diafa, wyhodowana w stadninie koni w Mosznej. Jedzie na niej Tomasz Rejek, a klacz jest trenowana w firmowej stadninowej stajni przez Stanisława Dzięcinę. Jej towarzyszką stajenną jest Junosza, również klacz mośniańska. Po Hunousie Jurnei trenuje ją również Stanisław Dzięcina w stajni Moszna, a pojedzie na niej doświadczony dżokej Janusz Kozłowski. Siódemka Dagara jest faworytką tej gonitwy. Jest to klacz najbardziej utytułowana w tym gronie. Wygrała klasyczną nagrodę Soliny i nagrodę Ox. Jest wyhodowana w Stubnie po Revlon Boy da Pasie. Trenuje ją pani Dorota Kałuba. Jedzie na niej dżokej Wiaczesław Szymczuk. Szóstą klaczą z tej stawki jest Hetmanka, oznaczona numerem drugim. Klacz wyhodowana w stadninie koni w Strzegomiu, trenuje ją Andrzej Walicki w stajni Korab, a pojedzie na niej rosyjski czempion Misza Pietriakow. I siódma klacz to jest Belladonna, jedyna w stawce klacz czteroletnia, hodowli pana Grzegorza Kaczmarka i Andrzeja Żbikowskiego, córka podwójnego derbisty Memana, derbisty warszawskiego i wiedeńskiego. Trenuje ją Iwona Wróblewska w stajni Sopot, a pojedzie na niej dżokej Józef Gęborys. Bomba jest już w górze, rozległ się sygnał dźwiękowy, znak, że konie już mogą pobiec. I wystartowały. Wszystkie klacze ruszyły ze start maszyny. Tam nieco opornie ruszyła Diafa na ostatniej pozycji, ale za chwilę dojdzie do stawki. Nie ma chętnych do prowadzenia, ale poszła Belladonna, jedyna w stawce, czteroletnia klacz, trenowana przez Iwonę Wróblewską. Józef Gęborys postanowił narzucić stawce mocne tempo. Będzie niezwykle trudno tak rozegrać wyścig Belladonnie, ponieważ jako czteroletnia niesie ona wagę 60 kg, natomiast klacze trzyletnie są o 4 kg lżejsze, wszystkie idą pod wagą 56 kg. Mocno Belladonna, na drugiej pozycji galopuje Dagara, dżokej Szymczuk nie daje oddalić się Belladonnie, widać, że boi się, czuje zagrożenie ze strony tej klaczy. Druga jest Dagara. Trzecia galopuje Hetmanka ze stajni Walickiego, również Misza Pietriakow trzyma się frontu wyścigu. Dalej jest Francja dużym kołem, blisko się trzyma również Sachariada i dwie klacze Stanisława Dzięciny zajmują dwie ostatnie pozycje. Tempo chyba nieco spadło, ponieważ widzę, że Hetmanka galopuje bardzo lekko, również Dagara idzie w ręku. Belladonna nadal prowadzi do celownika około 1000 metrów. 1000 metrów, klacze weszły w zakręt, nadal pierwsza Belladonna, przypomnę, dżokej Józef Gęborys, za nią galopuje Dagara, Wiaczesław Szymczuk, do przodu przesunęła się Francja pod Kasią Szymczuk i reszta stawki, mocno jechana jest Sachariada, stawkę ciągle zamyka Diafa pod dżokejem Tomaszem Rejkiem. Początek prostej. Belladonna utrzymuje pierwsze miejsce przy kanacie, w środku lekko idzie Hetmanka i Dagara. Belladonna już osłabła, do przodu poszła Hetmanka. Hetmanka i Sachariada. Hetmanka i polem Sachariada. Zacięta walka o prowadzenie. Hetmanka, Sachariada. Tylko te dwie klacze będą walczyć o zwycięstwo. Ale Hetmanka nadal idzie lekko. W siodle Misza Pietriakow rozpoczął swój unikalny balans ciałem. Utrzymuje dwie długości przewagi. Pierwsza Hetmanka, druga Sachariada. Na trzecie miejsce wyszła Diafa, dopiero czwarta faworytka Dagara. Pietriakow dał bata, Hetmanka nieco słabnie, ale utrzymuje przewagę. Hetmanka, Sachariada, trzecia Dagara i czwarta będzie Diafa. Piąta dopiero kończy Junosza, szósta będzie Francja. I stawkę zamknęła Belladonna, która tak ofensywnie prowadziła ten wyścig. Czekamy na powtórkę
finiszu, ale już widać, że Misza Pietriakow wspaniale rozegrał ten wyścig, udało mu się utrzymać lekką przewagę. Hetman na padoku odbywa się nagroda zwycięskiej, odbywa się dekoracja zwycięskiej hetmanki w nagrodzie Krasne. Dekoruje dyrektor stadniny pan Kazimierz Olechno w towarzystwie pana Janusza Baci, prezesa spółki Służewiec Tory Wyścigów Konnych. Strzegomska Klacz zrobi jeszcze rundę honorową. Przypominam, że trenerem zwycięskiej klaczy jest pan magister Andrzej Walicki. Biega ona w czarno-żółtych barwach stajni Kora, a klaczy dosiadał rosyjski czempion Misza Pietriakow, jockey z wielkim doświadczeniem, który jeździł na torach angielskich, amerykańskich. Hetmanka jest synem wybitnego Dixielanda, który dał w polskiej hodowli dwóch derbistów. Także jest to koń rzeczywiście urodzony w purpurze. Biegała do tej pory dosyć słabo. Trener Walicki twierdził, że ona miała ciągle przypadłości, ciągle przedłużała się ruja. Także miała duże kłopoty z uzyskaniem wysokiej formy, ale dzisiaj wygrała po wspaniałej walce i można powiedzieć, że jest to rzeczywiście koń niezłej klasy. Runda honorowa. Widzimy barwy stajni Korab. Idą Misza Pietriakow, trener Andrzej Walicki i przedstawiciele stadniny koni w Krasne. Hetmanka jest wydzierżawiona przez pana Tomasza Pawłowskiego. Wspaniała klacz w długich liniach, długonożna. Ona miała nieco trudności w Ox, gdzie dystans był 2400, jakby dla niej za długi, ponieważ klacz jest bardziej szybka niż wytrzymała. Na dłuższych dystansach tak potężnie zbudowany duży koń bardziej się męczy. A dzisiaj po wspaniałej walce, tutaj duży wkład jockeya Pietriakowa, który wspaniale złapał kanat. Nie walczył w połowie prostej, tylko w ostatniej chwili 50 metrów przed celownikiem złapał za bat i udało mu się osiągnąć ten sukces. Pamiątkę. Klacz ma na szyi tak zwane flo, czyli to jest szarfa z wypisaną nazwą gonitwy i kotylionem.